Siemka, Tomka, witam was w kolejnym odcinku z Dark Orbit. Dzisiaj sobie dobijemy 19 level peta. No i w sumie przypomnimy sobie tam mniej więcej, co to daje w ogóle ten pet. Jak w ogóle zdobywać expa na pecie? Musi być włączony, bo jeśli jest wyłączony, to niestety expa nie dostaniecie. Dostaje expa też z misji i tak dalej, więc cały ten exp, który dostajemy w momencie, kiedy włączony jest pet, no chcielibyście powiedzieć dostaje, nie, on dostaje 1/20 tego, czyli 5%. Czyli 5% expa, który zdobędziecie, mając załączonego peta, on właśnie dostaje. Ale to nie jest tak, że dzieli wam, że zabiera wam te 5%. To jest tak, że... O, widzicie, level dostał. To jest tak, że wy dostajecie całość tego expa, a jemu się liczy 5%. Więc broń Boże, nie zabiera wam tego expa, żebyście potem nie mówili, że lepiej latać bez peta, czy coś, żeby sobie wbić level. Nie, nie, on sobie tam dostaje. I teraz dostał level up, ale ma cały czas 18 napisane. Jak przeskoczymy mapę, to chyba mu powinna wskoczyć ta 19. Ja wziąłem sobie tam misję jakąś na 5 graczy, wiecie, żeby tylko dobić tego expa. O, jest 19. Oczywiście mam w tym momencie skórkę na niego załączoną, jest tym skina, więc się nie będzie pokazywać. Ale ma tam różne swoje wyglądy. No i co teraz właśnie? Mamy takiego peta i on ma tutaj różne te swoje sloty na lasery, na generatory, na mechanizmy, protokoły. I teraz jest taka stronka, oczywiście na forum Dark Orbit, gdzie macie wszystko napisane. I chciałem zrobić takie krótkie przypomnienie. Tutaj na początku było napisane, co ma, nie, i tak dalej, po tak dalej, ale potem się trochę pozmieniało. Było do 15 levela, jak widzicie tutaj. A potem dostał upgrade'a i widzicie tutaj jest pogrubione, że dostał możliwość zdobycia kolejnych 5 leveli, czyli aż do 20 levela. Oczywiście wraz z levelem, zobaczcie, rośnie mu pasywny boost do dipsa i do osłon, więc na koniec już ma 16% damage'a więcej i 18% osłon więcej. Pasywnie. Do tego możemy mu dać protokoły, na przykład, bo 12 protokołów można mu w sumie wsadzić, tutaj widzicie, to jest właśnie liczba protokołów, ile możemy wraz z levelem, który tutaj jest po lewej, wsadzać. Maksymalnie jest 12 i te 12 osiągamy już na 10 poziomie, więc dość szybko. No ja mam na przykład 12 protokołów, które dają po 6% więcej bicia w alieny, czyli to jest 72%. W połączeniu z tym to jest w sumie 88% damage'a więcej w alieny bije, prawda? Więc całkiem sporo. Można też brać na przykład właśnie w graczy damage, znaczy ogólnie damage 12 razy po 4%, prawda? To jest wtedy 48%. Dodać te 16 to jest 50-64 chyba, tak? Więc nie dużo mniej, ale już też w graczy można być. No ale tam protokoły są najróżniejsze, możecie sobie przeglądać oczywiście. W sklepie znajdziecie właśnie mechanizmy i protokoły. Mechanizmy oczywiście najpopularniejszy to jest kamikadze. I od razu mówię wam, od 8 poziomu możecie sobie kupować wszystkie te mechanizmy. Więc te turkowe oczywiście, więc nie polecam kupować niższych, po prostu szybko się wbija ten 8 poziom peta, więc nie opłaca się, tak samo z protokołami. Oczywiście możecie sobie przejrzeć na to, co są protokoły, możecie zrobić och ach, że takie fajne są, no, ale to wszystko do waszego przeglądu. I co tam dalej jeszcze? Wraz z levelem możemy przy 19 poziomie maksymalną ilość laserów włożyć, czyli aż 12. 12 laserów to całkiem spoko. Tym bardziej przy tym dipsie, który mówiłem, że ma jeszcze boosta, prawda? No właśnie. I no, trochę w sumie jednak boli, że trzeba każdy ten slot odblokowywać za coraz więcej iridium, prawda? Tutaj macie różne cenniki. Każde te sloty na mechanizmy, każde sloty na osłonki, każde sloty na lasery, na protokoły. Wszystko to kosztuje iridium, żeby jak już możecie odblokować, to trzeba kliknąć i tam, no właśnie, na przykład tutaj macie, że 19 level odblokowuje nam ten kolejny slot na lasery, który jest warty 48 tysięcy urki, czyli całkiem sporo. Dodatkowo exp, który jest potrzebny, no też zobaczcie, na ten 8 poziom potrzeba tylko 4 miliony, tak, 4 miliony, czyli 20 razy tyle z tym zdobyć, to jest tam 80 parę milionów tutaj, nie? Expa. A tutaj zobaczcie, 20 razy 150 milionów
To jest 3 miliardy, prawda? 3 miliardy expa trzeba zdobyć razem z petem, żeby go wylewelować na ten level. Czyli no, jest duża, duża różnica. Plusem jest tutaj, że zobaczcie, koszt paliwa według tej tabelki już nie rośnie wraz z kolejnymi 5 levelami ostatnimi. Do 8 levela się szybko zawsze levelowało, żeby mieć te kamikadze właśnie, o którym wspomniałem, do robienia wrót, kamikadze trójeczkę, i potem przestawało się levelować, jeśli się nie miało premki, żeby koszt tego zużycia paliwa i naprawy był jak najmniejszy, bo zobaczcie, koszt naprawy to jest tutaj 90 iridium, a tu jest 350, więc no, tak samo koszt paliwa jest no o połowę mniejszy, można powiedzieć. To by było tyle w sumie tutaj z tej strony. Protokoły to wiadomo, to też możecie sobie przejrzeć. Osłonki, no to tak naprawdę jeśli gracie tylko petem pod kamikaze, to osłonki wam są niepotrzebne, bo i tak używam go ja na przykład tak naprawdę tylko do bicia mobów. Jeśli chcecie na PvP, no to faktycznie warto by było zamontować sobie jakieś protokoły, które będą wam pomagały z PvP, na przykład taki mechanizm, który was leczy. Czy jakieś protokoły na, o, właśnie na uniki mogą być na peta, żeby wam ciężko było go rozwalić i tak dalej, i tak dalej. Już możecie sobie to kombować dowolnie z tym, co macie w sklepie. Czasami to w evencie można dostać jakieś protokoły czwartego, nie protokoły, tylko mechanizmy, czwartego levela. One są jeszcze mocniejsze i nie da się ich kupić w sklepie, więc tutaj też czasami warto zwrócić uwagę, jak jest jakiś event. No to chyba tyle. Może wam dam trochę do myślenia, że warto tego peta troszkę sobie podlevelować, prawda? No i macie wszystko rozpisane, tą stronę wam wyślę. Oczywiście no, do peta można różne szmery, bajery zamontować. Można mu jakieś właśnie designy powklipywać. No ja mam oczywiście najlepszy design, pchełkę. I taki mi się podoba. No cóż. To tyle. Dzięki, że wpadliście. Trzymajcie się. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnym odcinku.